Drodzy Państwo, powitaliśmy Was utworem skomponowanym przez panią Katarzynę Łaską, która jest naszą jurorką, przez panią Iwonę Kmiecik, a wykonał, dzień dobry, a wykonał to chór Młodzieżowego Domu Kultury, składający się oczywiście z uczniów tomaszowskich szkół, w większości chyba ze szkoły podstawowej nr 12. Drodzy kochani Państwo, nie wiem, czy Państwo macie tego rodzaju refleksje jak ja, bo wszystko takie, co super pozytywne i to, co się nam kojarzy z dzieciństwem, mnie przynajmniej kojarzy się zawsze ze świętami Bożego Narodzenia. To są takie święta, gdzie jest dużo przygotowań, gdzie zapraszamy gości, gdzie ubieramy choinkę. I później, drodzy Państwo, cieszymy się wspólnie przy jednym stole, ale w gronie rodzinnym. I powiem Wam, że ja mam takie skojarzenia, jeżeli chodzi o Tomaszowską Wiosnę. My to również robimy dla Was, żeby się cieszyć w jednej wielkiej rodzinie, którą Państwo dla nas jesteście. Kiedy rozsyłamy zaproszenia, kiedy robimy projekty naszych dyplomów, kiedy Państwo w końcu do nas przyjeżdżacie, kiedy jesteście z nami i wtedy wszyscy w Młodzieżowym Domu Kultury, który jest organizatorem tego konkursu, radujemy się razem z Wami. Także mam nadzieję, że te refleksje, drodzy Państwo, i Tomaszowska Wiosna również w Państwa głowach i sercach zostanie jako takie święto, które zapadnie Wam na długo w pamięć. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie pana starostę powiatu tomaszowskiego, Mirosława Kuklińskiego. Witam pana i cieszę się, że pan znalazł dla nas czas. Witam, drodzy Państwo, bardzo serdecznie również naszą panią naczelnik Wydziału Edukacji, panią Beatę Stańczyk. Witamy serdecznie. Bardzo się cieszę, że nasze zaproszenie również przyjęli byli dyrektorzy Młodzieżowego Domu Kultury, pan Bogdan Sobański i pan Tadeusz Kotela. Wielką radość mi sprawiło, bo usłyszałem, że pani Maria Zakrzewska lekko się na nas obraziła, ale okazało się, że to było nieprawdą, więc witamy panią bardzo serdecznie. To jest, drodzy Państwo, osoba, od której tak naprawdę Tomaszowska Wiosna się zaczęła, ale o tym powiemy jeszcze później. Witam również szanowne panie dyrektorki placówek kultury z terenu Tomaszowa. Witam panią Dorotę Bilsko-Rupę, dyrektor Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim. Witam bardzo serdecznie panią Ewę Adamską, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Witam panią Annę Grabek, pracownika Młodzieżowego Domu Kultury, wicedyrektora, teraz dyrektora szkoły i radną wojewódzką. Witamy bardzo serdecznie panią. Cieszę się, że nasze zaproszenie również przyjęły osoby, które są dyrektorkami szkół, pani Iwono, pani Iwona Sudak. Witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jest pani z nami. Natomiast widziałem jeszcze prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pana Piotra Zielińskiego, który miał gdzieś usiąść, ale jak przechodził, to powiedział nam dzień dobry. Mam nadzieję, że pan jest również z nami. Witamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnej części i zaczynamy chór pod batutą, który został przygotowany, przesadziłem z tą batutą, który został przygotowany przez panią Dorotę Habierę-Czaplińską. Wystąpi teraz w kolejnych dwóch utworach. Prosiłbym oczywiście o brawa. Just
Ja myślałem, że wy zostaniecie ze mną chwilę. Jak, jeśli możecie, to zostańcie. Drodzy Państwo, 50. jubileuszowy integracyjny konkurs Tomaszowska Wiosna odbywa się właśnie teraz. Jesteście Państwo tego świadkami. Witam bardzo serdecznie również nasze jury, które wczoraj po przesłuchaniach do godziny 20 chyba pierwszej obradowało. Bardzo serdecznie pani Iwona Kmiecik, przewodnicząca jury. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Witamy, drodzy Państwo, pani Iwona Kmiecik, wokalistka, kompozytorka, aranżerka, autorka tekstów, pianistka, tomaszowianka, która się obecnie doktoryzuje i która jest przyjacielem Młodzieżowego Domu Kultury od wielu, wielu lat. Pani Katarzyna Łaska, która również przyjmuje nasze zaproszenia. Dziękujemy za to bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, pani Katarzyna Łaska to osoba, która współpracuje z Teatrem Muzycznym Roma, z Teatrem Komedia w Warszawie oraz z Wrocławskim Teatrem Muzycznym Kapitol. To jest również osoba, która była związana z Johnem Lordem i która była członkiem grupy, może bez przesady, że była członkiem grupy, ale współpracowała z Johnem Lordem. Drodzy Państwo, Kuba Kącki, wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury. Kuba za każdym razem, kiedy dzwoni przed pół roku przed Tomaszowską Wiosną i pyta się, kiedy to będzie. Kiedy to będzie, czy to już, bo zawsze liczy, że będzie mógł zasiadać w tym jury. Ja to robię z wielką ochotą i cieszę się, że Kuba jest z nami. Kolejny członek jury, pani Anna Zdonek, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Mazowieckim, również stały skład jury. Drodzy Państwo, nasz konkurs odbywa się od 7 lat pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku również jest ten sam sposób. Patronatem również nasz konkurs 50. jubileuszowy, swoim patronatem objął starosta powiatu tomaszowskiego, pan Mirosław Kukliński, którego już wymieniałem, ale za co również serdecznie dziękuję, który jest również fundatorem nagrody Grand Prix. Również sponsorem w tegorocznej edycji konkursu Tomaszowskiej Wiosny jest pan Marcin Witko, prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Miałem nadzieję, że będzie, ale ma inne obowiązki. Natomiast serdecznie Państwu dziękuję za to, że się objęli patronatem nasz konkurs. Jest to dla nas niezwykle ważne, tak jak i Państwa obecność. Natomiast gdyby nie sponsorzy, których również tutaj mamy, ja witam bardzo serdecznie panią Justynę Lechowską, przedstawiciela Romstomu. Witamy bardzo serdecznie. To jest również fundator głównej nagrody. Witam również panią Iwonę Filipczak, przedstawiciela Ceramiki Paradyż, głównego naszego sponsora. Jest z nami, tylko nie wiem, czy siedzi w pierwszym, czy w drugim rzędzie, pan Tomasz Jasiński, firma Belpol, który jest również sponsorem nagród. Jest z nami pani Beata Banasik. Mam nadzieję, że jest. Beata, jesteś z nami? Ale jeżeli nie, to na pewno dotrze. To jest również nasz sponsor. Mamy również z nami panią Jolę Sygitowicz. To jest przedstawiciel firmy Nowy Port. Pani Jolu, gdzie pani jest? A, jest pani z nami. Również sponsorem tegorocznej edycji Tomaszowskiej Wiosny jest Hotel Kruk. I czy pani, czy przedstawiciel Hotelu Kruk? Ale mam nadzieję, że dotrze. Drodzy Państwo, jestem Państwu winien krótki rys historyczny. Tak naprawdę, jak powiedziałem już wcześniej, prekursorem Tomaszowskiej Wiosny była pani Maria Zakrzewska. Mam nadzieję, że pani się z tym zgodzi, bo później wcześniej dyskutowali na ten temat. Drodzy Państwo, zaczęło się to wszystko w 1966 roku. Pani Maria Zakrzewska, ówczesny dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Tomaszowie, nauczyciele muzyki i Tomaszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Ognisk Muzycznych, byli prekursorami. Ja widzę od razu minę pana Bogdana Sobańskiego, który chciałby może jeszcze coś dodać, ale tak było, drodzy Państwo. To jest 50 lat Tomaszowskiej Wiosny. Jesteśmy najstarszym konkursem muzycznym skupiającym dzieci na terenie kraju. Nie ma starszego konkursu z dłuższą tradycją niż Tomaszowska Wiosna. Drodzy Państwo, ja wymienię, bo to jest historia, ale wymienię Państwu te podmioty, które były wtedy organizatorem konkursu. To był Wydział Kultury i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej,
kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego, Wojewódzkie Towarzystwo Upowszechniania Kultury w Łodzi, Wydział Kultury i Oświaty, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim, Stowarzyszenie Ognisk Artystycznych. Drodzy Państwo, w pierwszej edycji naszego konkursu, którego jesteśmy kontynuatorami, wzięło udział 5 tysięcy uczniów szkół podstawowych z 17 powiatów i miast województwa łódzkiego. Przez następne lata Tomaszowska Wiosna była konkursem wojewódzkim, później stała się konkursem ogólnopolskim, a jego organizację przejęła nasza placówka, czyli Młodzieżowy Dom Kultury obecnie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Drodzy Państwo, w 1997 roku konkurs stał się konkursem integracyjnym. Dołączyły do konkursu osoby niepełnosprawne. Do udziału zaproszono szerokie gremium dzieci i osób niepełnosprawnych. Myśmy tutaj nie zważali przy tym na kategorie wiekowe. Udostępniliśmy ten konkurs wszystkim tym osobom. Do współpracy w pewnym momencie przyłączył się Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, natomiast patronat nad konkursem objął Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ciągu tych lat gościliśmy uczestników setek miast Polski. Dzisiaj są przedstawiciele Częstochowy, Radomia, Kielc, Warszawy, Łodzi. Natomiast myślę, że ciężko by było wymieniać wszystkie te miasta. Także drodzy Państwo, cieszymy się, że ten konkurs w dalszym ciągu dzięki staraniom naszej placówki ma również taki oddźwięk w Polsce i cieszy się popularnością wśród młodych wokalistów z całego naszego kraju. Zapraszam teraz panią Iwonę Kmiecik, naszą przewodniczącą jury. Zapraszam bardzo serdecznie. Pani Mariolu, bo pani usiadła w tym miejscu i to nie jest moja wina, że ja pani nie wymieniłem. To jest pani Mariola Rychlik, przewodnicząca naszej Rady Rodziców. I ja wiedziałem, drodzy Państwo, bo jeszcze mi się nie zdarzyło, kiedy prowadziłem koncert jubileuszowy i koncert laureatów, żebym kogoś nie wymienił. I zawsze był ktoś, ale ty nie jesteś obrażona chyba. Szczęście całe. Pani Iwona Kmiecik, przewodnicząca naszego jury. Proszę bardzo. Zapowiadamy, dzieci powoluteńku schodzą, żeby się nie zmęczyły powoluteńku, ale zanim dzieci zejdą, chcielibyśmy również Państwu pokazać naszą formację taneczną, czyli tak powolutku dzieci będą schodziły. My powolutku, tak, zbieramy mikrofony i zbierzemy ławki i zaczynam i pokażemy Państwu tak, jak dzieci tańczą w Młodzieżowym Domu Kultury, bo to jest to, czym się możemy pochwalić. To jest formacja, drodzy Państwo, Kajetana Lutereckiego, osoby, która mam nadzieję, że niedługo będzie z nami współpracowała na stałe. Czy skład już jest gotowy? Don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be mean? Don't you wanna make mischief your daily routine? Well, you can spend your life pretending to the poor, but when you're evil, doing less is doing more. That's nice. In just an hour or two, our future's safe and sure. Yak it to the yak. Jump in the trunk, make it pumps in the bump. Girls wanna have fun, make it stick.
Słowa uznania dla wspaniałych tancerzy. Witam Państwa bardzo serdecznie, bo jeszcze nie miałam okazji. Mam przyjemność rozpocząć koncert galowy 50. Tomaszowskiej wiosny i nie będę przedłużać. Poproszę na scenę Piotrka Zupka, który wykona dla Państwa piosenkę Medytacje wiejskiego listonosza. Jest to zgłoszenie indywidualne. Życzymy przyjemnego odbioru. Co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Zamknij gaz, to co, że za granicą wujka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic. Kto bardzo kocha, pisze długi list.
ludzie zejdźcie z drogi. Oba woli stonąć jedzie, ciężka jest od listów torba i stonosza dziś. Ludzie zejdźcie z drogi. Bardzo dziękujemy Piotrkowi. Był to swingujący akcent. Widzę, że się Państwu podobało. Zapraszam teraz Alicję Młynarczyk, która wykona dla Państwa piosenkę pod tytułem Fryzjer i Lew. Wszystko na nie, to nieważne.
Dziękujemy zespołowi Zygzak, a teraz na scenę poprosimy Ulę Zubek, która wykona dla nas W moim magicznym domu, a Ula przyjechała do nas z Warszawy. Zapraszamy. Sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja Kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senne bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmiętych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki ci mądry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. Ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znudzony, jeśli cię kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie. Padu, fadu, 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 fadu,
Bardzo dziękujemy, Uli. Ja teraz poproszę na scenę zespół Oberon, który zaśpiewa piosenkę Prócz Ciebie Nic. Zespół reprezentuje warsztat terapii zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku Opatów. Zapraszamy. Świat szybki jak młody wiatr, pędzi co tchu i nie ma czasu na miłość już, więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo pomóc burzą. Całych sił życie gry się powiedzie to gotły i łatwo zagasić go, więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół zburzone Boże, tylko Twoja głos, stały ląd. Co los chce dać lub zabrać mi, dziś oprócz Ciebie wiem, nie mam nic. Bardzo dziękujemy zespołowi Oberon, a teraz na scenę zapraszamy Alicję Witko, która wykona piosenkę Śpiewam i tańczę. Alicja reprezentuje Szkołę Podstawową nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim. Zapraszam. Słuchajcie, drodzy państwo, bo taka jest moja rola, że ja muszę wejść. Państwo się macie tutaj uśmiechać, klaskać i dobrze bawić. Więc jak śpiewają te osoby, ja zapraszam do tego, żebyście pobudzały je brawami, żebyście również brali państwo udział w tym śpiewaniu. Prosimy o brawa i niech każdy wykonawca, który jest laureatem konkursu, otrzyma godne brawa, drodzy państwo. No właśnie, no właśnie.
Dziękujemy Alicji. Ja na teraz zapraszam na scenę Sandrę Makowską, która zaśpiewa dla Państwa utwór Nieodkryty ląd. Sandra reprezentuje Szkołę Podstawową nr 10 w Tomaszowie. Dziękujemy Sandrze, natomiast teraz wystąpi dla Państwa Julia Kowalska i zaśpiewa piosenkę Chłopcy są okropni. Ale to tylko piosenka. Julka reprezentuje Stowarzyszenie Simary w Piotrkowie Trybunalskim. Zapraszamy Julkę. Słabość do opadów, byle spadł, deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropelek sonatinka. Plim, plum, plam, plam, plum, plim, a jak miło z nim, gdy w schludne miejscepce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, drepce, łapce, szepce, też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chłop, 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 to mi chlap, chlap, chlap. To mi plum, 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 to mi kap, kap, kap. To mi wesolutko z deszczykiem moim jest.
myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają czcze. Z deszczyku jest grzybek, z nim woda jest dla rybek, z nim owoc dla drzewek, z nim grosze dla marchewek, z jego rozgrzebnie głos, więc się cieszę w głos, gdy z chlubny myj i zdobce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kosalnych łez, to mi chlop, 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 to mi chlap, 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 to mi plum, 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 to mi kap, 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 to mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Thank you.